Radomski Teatr otrzymał Nagrodę Marszałka za organizację Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego. W uzasadnieniu czytamy m.in. instytucja, która poza bieżącym repertuarem od ponad ćwierć wieku organizuje Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski, jeden z najważniejszych polskich festiwali teatralnych, stawiających na nowo problem czytania i odczytania dzieła Gombrowicza w zmieniającej się rzeczywistości. Festiwal gości najlepsze teatry z Polski i zagranicy, prezentuje twórczość Witolda Gombrowicza. Natomiast Waldemar Dolecki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu, został laureatem trzeciej edycji konkursu Innowacyjny Menedżer Kultury 2019. Waldemar Dolecki otrzymał nagrodę za stworzenie nowoczesnej i odważnej oferty kulturalnej, umiejętne i wrażliwe budowanie uczestnictwa i włączenie mieszkańców, wzmacnianie zespołu instytucji, wspieranie lokalnych i ponadlokalnych sieci współpracy, otwartość i podejmowanie ryzyka w realizowaniu innowacyjnych i pionierskich projektów zewnętrznych.